No i tu jak widzicie Państwo, ostateczne przegrupowanie, jest już Katarzyna Sokołowska, zaczynają się przemówienia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wy również, tak samo jak ja, przeszliście w tym marszu, aby wyrazić swój sprzeciw wobec podmiany narodowościowej, która następuje w Polsce od kilku lat, a która w tym roku przybrała na sile i jest realizowana za zgodą zmanipulowanych Polaków. Ukrainizacja Polski w tej chwili postępuje w ekspresowym tempie, a Polacy albo nie chcą tego widzieć, albo tak bardzo zmanipulowani są propagandą, że wydaje im się, że kosztem ojczyzny, że kosztem bycia obywatelem drugiej kategorii, czy kosztem zadłużenia przyszłych pokoleń, powinni bezgranicznie pomagać Ukrainie, naszym wschodnim sąsiadom. Polityka ludzi u władzy w stosunku do ukraińskich przesiedleńców zakrawa o zdradę ojczyzny. Nie było przez kilkadziesiąt lat pieniędzy na sprowadzenie do kraju repatriantów. Nagle pieniądze się znajdują, ale nie dla nas, tylko dla milionów Ukraińców, których utrzymujemy w naszym kraju i finansujemy w konflikcie z Rosją. Brawo! Konflikt na wschodzie spowodował to, że ci, którzy jeszcze kilka lat temu mówili nam o ukraińskich elitach, które będą rządzić Polską, realizują swój plan bez najmniejszych przeszkód, bez żadnego sprzeciwu niemyślącego samodzielnie polskiego społeczeństwa, które z uśmiechem na ustach idzie na dno, nawet o tym jeszcze nie wiedząc i ciągnąc przy okazji nas, świadomych Polaków i naszą ojczyznę. Dlatego też nie tylko ludzi u władzy, ale również większość Polaków oskarżam o ukrainizację naszej ojczyzny. To oni! Brawo! Brawo! To oni oddali Polskę bez jednego wystrzału. Pozwolili na zukrainizowanie przestrzeni publicznej, na wywieszanie obcych flag w urzędach, w sejmie, zakładach pracy, szkołach, w swoich domach. Pozwolili na śpiewanie piosenek banderowskich i na wykrzykiwanie banderowskich haseł. Hańba! 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 Zdradzili ponad 250 tysięcy zamordowanych przez Ukraińców polskich dzieci, kobiet i starców, którzy od 80 lat czekają na to, abyśmy się o nich upomnieli. Zdradzili ofiary ukraińskiego ludobójstwa w myśl złudnego i kłamliwego sojuszu polsko-ukraińskiego. Doprowadzili do tego, że już niedługo Ukraińcy będą decydować o naszym kraju i o tym, co ma się znaleźć w naszych książkach historii. Nie uczyli się nasi rodacy na błędach historii. A przecież już kiedyś w Rzeczpospolitej Ukraińcy byli mniejszością. Jak to się dla nas Polaków skończyło? Nasza wspólna przeszłość skąpana jest w polskiej krwi. Brawo! Brawo! Historia nas wszystkich powinna nauczyć, że z tej mąki chleba nie będzie. Nie będzie! Nie będzie! Moi zmanipulowani rodacy doprowadzili do tego, że Polak Polakowi jest wilkiem w obliczu krytykowania wszystkiego, co związane jest z krytykowaniem pomocy dla banderowskiej Ukrainy. Wszystko, co polskie, uważane jest za wrogie, za narzucone przez obcy wywiad. A Polacy, którzy upominają się i wskazują błędy tej destrukcyjnej władzy obecnie rządzących, są wyzywani od ruskich agentów, od ruskich onuc. A najgorsze jest to, że słyszą te słowa z ust swoich rodaków. Ja się pytam, kim są ci ludzie, którzy stawiają obcy interes ponad naszym polskim interesem. Brawo. Tylko na koniec, kochani, ja mam nadzieję, że my tutaj zgromadzeni i Polacy, którzy są sercem tutaj z nami, że uda nam się jeszcze odwrócić skutki tej haniebnej, zdradzieckiej polityki obecnie rządzących oraz głupoty naszych rodaków i że kiedyś uda nam się odzyskać władzę w naszej ojczyźnie, aby przyszłe pokolenia Polaków nie obawiały się mówić i myśleć po polsku i aby to Polak w Polsce był gospodarzem. Niech Bóg nas prowadzi. Chwała wielkiej Polsce! Gospodarzem! Polak w Polsce! Gospodarzem! Polak w Polsce! Gospodarzem! Polak!
Fundacji Wołyń pamiętamy teraz. Brawo!